Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w znowu kolejnej pierwszej części, pierwszym odcinku, który już kiedyś był, ale teraz jest znowu, dlatego jest pierwszy, ale na tym kanale, ale na poprzednim nie był, ale nieważne. Chodzi o to, że witam was znowu w The Guild 2 Piraci Starego Świata, gdzie znowu staniemy się władcami jakiegoś regionu. Tym razem postaram się zrobić to zupełnie inaczej, nie pode mnie, bo w tamtą rozgrywkę robiłem typowo pod siebie. Teraz zrobimy coś losowo. Rodzime miasto, losowo. Może weźmy... A Pomorze! Pomorze jest fajne, Pomorze, Pomorze. A jak nie Pomorze, to będziemy w dupie. A, albo jakieś trzewiaski. Ja poproszę trzewiaski. No może Szwabia. O Morze Północnym, co? Wiecie, dobra, zostaniemy przy Lyon, Mâcon i Belay. Tryb rozgrywki wymarcie, liczba dynastii, a weźmy się 8 więcej przeciwników, będzie śmieszniej. Miasto losowe, rozpocznij. I teraz, kogo będziemy mieli? Nazwiemy się Nabi Kasparow. Muzyka mnie nie lubi, bo chyba nie. I kogo teraz możemy mieć? Poprzednio mieliśmy rzemieślnika. A co wy na to, żeby zagrać łotrzykiem? Ten łotrzyk to będzie baran. Takiego barana to kurwa owce mogą lubić. No i co? Jako baran, jako łotrzyk, warto by było mieć coś w kierunku walki, wytrzymałości oraz empatii. No. Zobaczmy inne znaki zodiaku. Byk. No nie, tutaj nie mamy bonusa. No ale mieliśmy w baranie wytrzymałość. A do walki? To będzie bliźnięta? Nie, bliźnięta to zręczność. Rak. Wszystkie raki mają empatię, bo łączą się w bólu. Kurwa mać. O, lew. Lew zajebiście. Lew ma walkę. Lew się napierdala. No to... Cóż, rozwijamy się w kierunku walki. Okej. Okay. I możemy teraz rozwinąć dwa pomniejsze, albo może być takie spoko. Dwa pomniejsze, co by mi się przydało, co mi daje ostrożność, ukrywanie występków, to się może przydać. I co jeszcze? Prędkość, unik, kradzież kieszonkowa, to też może się przydać, więc zarobiście. Mamy bardzo dobrze wybrane. Bardzo dobrze wybrane atrybuty, więc możemy iść. Jakie mamy? Protestant albo katolik. I'm the loyal Catholic. Weźmy hełm. Rysy twarzy. Nie widzę. Nakrycie głowy. Może bez. O! Niech będzie, przynajmniej mordę będę widzieć. A, taka podobna. Taka pogodna. Będę grubasem. Wiadomo, jako król złodziei, jako pan i władca wszelkich łotrzyków i niełotrzyków. Jako Don Corleone Kasparowe. Kasparowe. Będę gruby. Uczesanie. O, mamy kuca? Ja chcę kuca. Kucyk. O. Zajeb banjo. I... O! Też kurde. A mamy blond. Teoretycznie chyba to jest blond. Mamy krycie głowy. Głos! Zaraz. No o Jezu. Chciałbym mieć taki zaraz. Typowy, kurde, Janusz. Ja będę Januszem Młodszykostwa. Lecimy. Zatem, co będę musiał się wyposażyć? Gumki. Eliminate your competitors. No dobra, już widzę, że mam go zabić. No okej. Pamiętamy, jak to się grało, czy chcemy przypomnienie? A wiadomo, nie chcemy mieć tutaj problemu, więc... No, interfejs jest bardzo taki intuicyjny.
lupa, czyli ważne jednostki dla nas. Czyli mamy podział na rodzinę, przyjaciół, lista budynków. Nie mamy prawie żadnych. Są wartości, właściciel, typ. Mamy chałupę. No to jesteśmy w dupie. Mamy tylko chałupę. Nasza dynastia to jest nasza płeć. Nasza postać, znaczy nasze zdolności, które rozwijamy wraz z levelem. No i oczywiście drzewo genealogiczne, nasze dzieci, nasza rodzina. Swoją drogą, trzeba by się trochę spauzować. Lista stanowisk. My jesteśmy aktualnie w Lyon, więc ważnym miejscem będzie pan Burmeister. Gdybyśmy zaczęli w Belay, byśmy mieli o wiele łatwiej. No ale tutaj po nitce do kłębka. Zaczniemy od bycia starszym oprawcą, inkwizytorem, kasztelanem i burmajstrem. Dobra. Co my to mamy? No dobra, lecimy na diariusz. No to mamy nasze zapiski w dzienniku, nasza lista przestępstw, księga dowodów, zadania. Jakże trudne do wykonania, wyeliminuj wszystkich. Super. No i mają tak. Mamy tutaj bilans tury, bilans zwykły. Finanse aktywa, no się na nie takich pierdol. Oczywiście możemy ruchać. Co się będzie później działo? Dobra, warto by było zacząć budować, czyli mamy młotek. Krajów karabusiów, dziupla przemytników, piracki azyl. No trochę więcej tego jest niż poprzednio, bo wcześniej było tylko dziupla przemytników, no i krajów karabusiów. Ale jako, że muszę najpierw zobaczyć swoje miasto. O, ten spadek FPS-u. Podróżujmy. Stąd kiepski będzie. Kiepski będą kradzieże. Tutaj już jest nasz przeciwnik. Co, suku. Co, kabliat? Aha. Co my tu mamy? Piekarnia, tkalnia, srania. Co to ja? Chałupa. No dobra. Mi się wydaje, że zaczniemy od dziupli przemytników. Warto by było gdzieś tam na środku rynku. Jo! Najbliżej zwolna. Bardzo wolno, wolno, normalnie. Dobra, no to zaczęliśmy. Warto jest się wyposażyć w jakieś urządzenia. Z racji tego, że nasza firma będzie przynosić naprawdę słaby zysk, bo to jest przede wszystkim kradzież. Więc tutaj trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, tym bardziej, że to jest chuj policji. Lepiej nie da się. Biegnie. Biegnie dzika kuna w agresie. My mamy jakieś wyroby z żelaza. Postać. Ta postać może sobie postać. Jest tutaj. Nie masz nic. Co ten zakup? Bruń. Co? Drogo. Nie no, póki co mamy broń, więc to nam jak najbardziej wystarcza. Jeżeli gra będzie szła naprawdę ciężkim tokiem, to wrócę do poprzedniej taktyki. Jak tam budowa? No to trochę przyspieszmy. Wznoszenie budynku, poziom prędkość. Zbudowałeś budynek, mój panie. A new building has been finished. Fajnie. A zatem, co my tu mamy? Mamy siebie. Udogodnienie. No warto rozwinąć jeszcze jednego ludzika. Pojemność magazynu, skrzynia z ekwipunkiem. Co widać skrzynia? Ostrożność, większa się o. Bardzo przydatne. Natomiast miejsce w magazynie to raczej nie będzie nam potrzebne. Poziom rozbudowy budynku. Zatrudni gnoja. Łotrzyk. Wiktoria. Niech będzie. Jeszcze jedno. Gospodyń. Nie. Patrzymy przede wszystkim na tą kategorię. Rzemieślnik. Nie. 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 Next! Tak, biorę cię. Gratuluję, dostajesz Anny. No i w tym momencie, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zaproponować moim małym, słodkim szubracom? Wy możecie wziąć okradni na jakimś terenie.
Jako, że przez rynek przechodzi wpływ ludzi, ty będziesz stał tutaj. Ty. Wiadomo, ludzie lubią chodzić do kościoła. Albo jej nie lubią. Ten kościół wygląda jakoś biednie. Ale staj se tutaj. Chociaż może nie. Musi być jakaś ściecha. Aha, no to tutaj warto. Gdzieś, gdzie jest dużo ludzi. Może to są na rynku, nie? Jeszcze tutaj jest sporo ludzi sobie łazi. Nie wiem, czemu kościół jest jakiś mało popularny. Ale... Dobra, dajmy szansę kościołowi. Czasami warto im dać szansę. Czasami faktem nie, ale nieważne. No, w tym momencie możemy robić coś więcej. A ja będę zajmował się lockpickingiem i zrób rozpoznanie budynku. Co jest? Już wyciągają broń? Już biją moich? Halo? Ready. Nie, jeszcze nie biją, ale to było dziwne, bo już słyszałem takie... Dobra. A, tu się biją. A ty kim jesteś? Jakiś gnojem. A zatem... Victory is ours. Widzę, że tutaj niewiele osób się panoszy. A zatem, co to jest? Chłopa robotników? Chłopa robotników. Victory is ours. Więc... wyrabię. Zrób rozpoznanie budynku. Child's play. A moi drodzy, złodzieje, czy wy coś kradniecie? Kurwa, pierdolacie się bezkarnie. Kurwa, jak ja w robocie? No nic. Rozpoznanie budynku. No. Dobra, se łazisz. O, fajnie, tu coś wiem. O, chyba coś zaczęli kraść. Your thief collected some information. Twój złodziej. Tkalnia. Twój złodziej zabrał na subwencję informacji. Środki bezpieczeństwa niedostępne. Możliwość łupu. Kilka monet. A co za tym idzie? A co no? Spróbujmy. Włam się. Nie! Fame and honor! Cofnij się. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo tutaj się żołnierze to tak sobie popylają. A na szczęście o tyłnik nie chodzi. Ale wiadomo, to jest komputer, on ten kurde zawsze będzie wiedział. Mój magiczny zmysł podpowiada mi, tam jest złodziej! O ty gnoju! I faktycznie. Tam był pomocny! Jak? How do they know? Kradniesz kogoś? O! Starszą kobietę? Co? Nic nie okradłeś? Kurwa, nie okradaj biedaków, okradaj bogatych. Tobie trochę przesunę to miejsce. No, tutaj kradnę. O, tu. Tutaj będzie lepiej, no tutaj jest sens. Tak troszkę, no. Ewentualnie tutaj może. Tutaj jest przejść. Jeśli dokonasz sabotażu na budynku przeciwnika jesienią lub zimą, prawdopodobnie nie będzie się palił zbyt długo. Good to know. Ale patrzcie, jak to kurwa długo trwa. Nie no, już 10 razy by mnie ktoś znalazł. No, już? Ratunku, straż! Zamknij mordę! Yeah! 400, bardzo dobrze. W sumie... czy ktoś tutaj do nas biegnie? Nie. Karawana, którą można łatwo sobie zagrabić. Fajnie. Ale 400 to cenie nie jest mało. Fame and honor! Zróbmy włamek. For fame and honor! For fame and honor! For fame and honor! Mi i nomine patrii figa i fame and honor. Coś tam. Co? Regularnie na zakłonie tytułu w ratuszu, dzięki temu będziesz mógł dostępny dodatkowe przywileje. Fajnie, nie? Fuck. What? Run!
Run, you fool! Nie, nie, nie bij! Spierdalaj! Chuj ci w dupę, kurde, baklawę! Chodź tu, kubite ziemi, się spotkamy, to nie, kurde, mnie gonisz, kretynie, jeden. Let it be so. Jest! Już mówiłem na ubitej ziemi. Good plan. Nie! Fame and honor. O nie, on biegnie na skróty! To ja biegnę dalej. Ha, ha, ha. I nie dowiecie się, kim ja byłem. Chłe, 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 chłe. Z tym chałupka. Ej, a jakbym tak... Mapa. Gdzie jest? No i... a jakbym tak tutaj zaczął rapować? Tu nie ma zdrady. For fame and honor. Nie, tak, no, no tak trochę. No, tutaj góry sobie popylają. To tutaj strasznie jakoś nie widzę. Czyli chałupkę. Skubańca, to ty będzie trzeba wybić. Moje ziemi, tak? No jo, ej, moment, przecież Don Corleone musi być w tej swojej chałupie. Ten musi być w stanowisku, mieć jakieś w urzędzie, nie? Rada miasta. For fame and honor. For fame and honor. No dobra, co wy tu macie? Luneta. Co mi daje lunetę? Śmiegły. A co każdy możesz pisać się do innej dynastii, a także z proponowanych umowach, które chcesz zawrzeć, co to oznacza, że rozbudowanie może być tylko modyfikacja. Nic ciekawego. No, ale to biegnij dzisiaj! Dzisiaj, bo dzień się kończy, dzieci płaczą. No nie, no moje to zbyt kurde taką kiepską robotę. O, daje dobra, tak tutaj se radzi. Halo, ksiądz! Ksiądz, wróć! Kurde. Jednak nie udało się. Jest? Jest, biegnę. Jesteśmy w środku. No pokus! O nie. Naraz będzie kup tytuł! Szybko! I chcę się ubiegać o stanowiska. I zaraz będą kurde mieli obrady trzeciego stopnia. Hello, how good to see you. Tak. Naturalnie, chcę dać 500, żeby po prostu być kurde gówno. Ale przynajmniej górny wśród was. For fame and honor! For fame and honor! Ratuj się za mnie. Musisz opuścić. Wypierdalaj. No to co? Idziemy do karczmy się najeść. No coś innego można robić, kurde, w prawdziwym życiu, jak nie pójść się najebać. Zatem... nosle, kąpiel... Poproś do tańca, a gdzie to jest wypij wódę? A jak bym powiedział, że ja chcę tutaj kraść? No okradnij ich! Tak kurde, tak przy ludziach, no. No weź, kraść. O bogaty, Gaston! Gaston! Jeżeli po ponty, po tondy! No to to, jeżeli był! Bier pieniądze! Mówił. Nie wiem. Szantaże. Congratulations, the consul whose wisdom knows no... Nie, jestem obywatel. Jestem obywatel. Teraz mogę wydać moje punkty. Ciężko zrobione. W... Co daje empatia? Niepodatne na kresomóstwo polityczne, kresomóstwo rozprawie, pojedynkach, niepodatne na kresomóstwo przy walkach, wręczeniu opółek, wykrywanie podstępu. No to lecimy w to. I wytrzymałość. No i to mi stać na empatii trochę więcej. No. I teraz zdobyliśmy poziom, więc możemy sobie sprawdzić, ale sobie trochę zmniejszymy prędkość. Co możemy sobie rozwinąć? Sen. Nie. No to jest kiepskie, że szybciej się regeneruje. Nieważne. Przebiegły wojownik. Cechuje cię odwaga, zręczność i spryt. Za każdy poziom umiejętności masz 10% szans na zadanie trafienia krytycznego. Zadaje o 50% więcej obrany. Kiepskie. Mentor.
stanowisz ucieleśnienie niedobrego nauczyciela, gdy pracownicy zadają ci pytania, spokojnie i cierpliwie udzielasz im odpowiedzi. Oni zaś wyrażają swoją wdzięczność zdobywaniu doświadczenia o 10 razy szybciej. 10%. Człowiek wykształcony. W wolnym czasie wtykasz nos, gdzie popadnie, lecz najczęściej w księgi. Dzięki temu potrafisz zrobić więcej na lepiej. Za każdy poziom tej umiejętności otrzymujesz o 5% więcej doświadczenia. Im prędzej wybierzesz tę premię, tym lepiej. Człowiek z żelaza. Krótko mówiąc, twoja krzepkość i siła budowy sprawiają, że wyraźnie trudniej jest zranić cię czy to bronią, czy to pięścią. Dzięki temu zyskujesz naturalną premię do wartości pancerza. Geniusz motywacyjny i władca na wodzie. No ja bym wybrał mimo wszystko człowieka wykształconego. Więcej expa to jest o wiele lepszy profit niż to, że mnie ktoś bardziej mnie bił. Brawo, 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 brawo. Nowy przywilej. Mogę mieć dom. Ile mnie kosztuje poziom rozbudowany? 1000 kurwa. Ty, Andrzeju, to ty może tak... Nie wiem, wyjdź sobie na dwórek. A na what? Idź tu. Idź okradnij kosztów. Szybko. Bardzo szybko. Powinieneś już tu być. Bitch. Okej. Okay. No włam. Nie mogę tego zrobić. Albo jednak mogę. I wiecie co jest najlepsze? Tu chyba nie ma w ogóle straży. Bo wy jesteście następni. Was najchętniej chyba pozabijam. I to będzie taki chyba jeden z moich głównych punktów. Kurwa, dyskrecja w chuj, co? Jest to. Dobra, jedno poszurknięcie, jedno pociągnięcie i chuj. Kurwa, łom się złamał. Ej, proszę pana, co pana robisz? Zostaw te drzwi! Nie spierdalaj! Nie widzisz, że ja kurwa próbuję to otworzyć, ja tu chcę, żebyście mszę mieli na bieg. A, to dobrze, to rób pan dalej. Ty, co on robi? Otwieraj nam kościół, żeby była msza. A, to dobrze. Napierdolę, co zaraz. Szybciej, przyspieszenie, halo. Dobra, pieniążki dochodzą. Ile pieniążków. No trochę mało, ale no zawsze jakiś zysk jest. No i ostatnie szarpnięcie. That's what she said. No, niestety. Co tak mało? Successful. Ty kurwa. A, good plan. Noc. Będzie bardzo dobrze, to trzeba to tutaj ograbić. Okradnie. Nie, sorry. Włam się. Child's play. Bardzo szybko. Bum. Jest. Fuck! Czy ja to przeżyję? Czy ja to jestem w stanie przeżyć? No, na spokojnie. Okej. A now what? Na luzaku. O nie! Zbliża się noc! O nie! Łap! No i no. W taki oto sposób minęła nam pierwsza noc. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w następnym odcinku już niedługo, o ile będziecie bardzo, bardzo chcieli go obejrzeć. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!